Cześć, Iwanko, witaj. Nie, Energy Drinada. Cześć, Iwanko, witajcie wszyscy moi mili, jest Nerw, a dzisiaj, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku dzwonienia do widzów. Moi drodzy, tak dokładnie, zanim ja już widzę miliony komentarzy pod tym filmem, 365 miliardów komentarzy. Coś tu zrobił z włosami. No cóż, moi drodzy, opowiedziałbym wam pewną historię, jak to sobie poszedłem do fryzjera, bo powiedziałem minimalnie, naprawdę leciuteńko z boków, leciuteńko obcięć z góry. Jep, maszynką poleciała ostro. Także, moi drodzy, no, kiedyś odrośnie, nieważne. Moi drodzy, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku właśnie dzwonienia telefonu do widzów. Dzisiaj też nie proszę o lajki. A bez zbędnego przedłużenia, a jeszcze możecie sobie subskrybnąć, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie sobie teraz subskrybnąć. A teraz nie przedłużając, zaczynajmy! Wiadomo, poprosiłem was numery na moim fanpage'u na Facebooku FanNerw, jeśli jeszcze nie lajkujecie, to zapraszam. 7,5 tysiąca lajków ponad, także dzięki. I także bijajcie też na fanpage, moi drodzy, jeśli jeszcze nie lajkujecie, to zapraszam. Ja już tu biorę numer, ja jestem czy odbierze, no bo wiecie. Bo czasem mi tak ciężko problem odebrać od numeru prywatnego. Odbierz! Kurde, no i przegrałaś. Dzwonimy. Amelia, zaspamiłaś mi strasznie wiadomości i stwierdziłem, że sobie zadzwonię. Bo co? No, chcesz coś powiedzieć? Masz 15 sekund na powiedzenie do kamery, cokolwiek chcesz. Dobra, 15, 14, 10. Dalej, kontynuuj! 6 sekund! 5. Dobra, koniec. Minęła rozmowa. Aż mi oko zasnęło. Wiesz co, jest sprawa pewna. Co? Masz 10 sekund chwały i możesz cokolwiek powiedzieć do kamery. Dobra? Okej. Dobra. Cokolwiek, tak? Cokolwiek. Usłyszy to cały internet, wszyscy. 9! 9! 8, mów! Cokolwiek! 6, czas leci! Chyba już. Może powiedzieć jakiś kawał. Dobra, jakiś taki suchy, tak wiesz. Mam tutaj herbatkę przygotowaną. Wiem. No, dajesz. Ogólnie moja koleżanka jest taka sucha, więc to są jej skarpie. No, dajesz. Ogólnie pozdrawiam, że... Musimy dobry żart. Czekam. Nie, daj mam czas. Wyślesz mi swoje zdjęcie, bo pani poprosiła na biologię, żeby przynieść zdjęcia... odchodów. Aha, to już. No ale dobra, dzięki wielkie, że odebrałaś. Ja lecę dalej dzwonić i w ogóle zobaczymy co będzie dalej. Dobra, także trzymaj się, papa. Okay. No, poleciało mi ostro, nie powiem. To był ostry dis. Jaś mi wysłał numer. Dzwonimy do Jasia, moi drodzy. Może Jasiu odbierze, zobaczymy jak to będzie. Halo, cześć Jasiu, dzień dobry, witam. No dzień dobry. No dzień dobry, witam. No, także tego. Jakie pytanie mamy? Mamy pytanie dnia. No, czekaj, muszę je najpierw wymyślić. Ja ci szczerze, że ty tak teraz się zarumieniłeś, taki no. Teraz czerwony. Dokładnie. Aż mi normalnie włosy, ooo, kurde. No, o właśnie, bo rozmawiałem właśnie przed chwilą z Wicką i ona też mi opowiadała kawał, to też teraz kolejny kawał, o. Czekam, no dajesz. Dobrze, to uwaga. No. Wiesz, dlaczego tabolet ma depresję? Tabolet ma depresję, no dajesz. Bo nie ma oparcia. No, niezły żart, piszemy Jasiowi w komentarzach wszyscy, że dobry żart, nie? Dobry żart. No, dobra. Także, ja lecę dalej działać. Chcesz jeszcze coś powiedzieć do kamery, nie wiem, cokolwiek. Na przykład. Nie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, przesyłajcie na fobie ciepłe bułeczki z serem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobra, to trzymaj się, papa, hej. No, także Jasiu, wiadomo, wszystko miło, pozytywnie i wesoło. Mogłem mu też opowiedzieć naszą historię z fryzjerem, no ale... Kurde, dzwonimy do Oliwii, ciekawe jestem, co Oliwia nam powie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Mati z tej strony. A dzień dobry. Dodzwoniłem się do Oliwii? Zapamiętałem? O, zapamiętałem twój nick, aka imię, ale super. No dobra, chcę coś ciekawego powiedzieć, pozdrowić, na przykład pochwalić się, że nie wiem, czym się możesz pochwalić? Pozdrawiam ciebie. A wszyscy mnie pozdrawiają, o kurczę. No dobra, także cieszę się za pozdrowienia. W ogóle mogę ci opowiedzieć pewną historię, jaką dzisiaj miałem. No dobrze. Jesteś na to gotowa? Tak. Na pewno? Na pewno. Definitywnie. Ale tak na 100%? Na 100%.
No to ci nie powiem. Nie no. No to dobra, ale tak na serio. To wiesz co, byłem dzisiaj w szkole, no nie? Ale po szkole poszedłem do domu, no nie? No. No i jak siedziałem, byłem w tym domu, to wiesz co? Dalej było. No to wyszedłem z tego domu i poszedłem do fryzjera. No. No, ale słuchaj, to nie koniec, żeby nie było. No i poszedłem do tego fryzjera i wiesz co było dalej? No. No i u tego fryzjera sytuacja wyglądała tak, że mówię do pani, niech mnie pani obecnie, prawda? No. Pewnie już tam śpisz na fotelu, ale nieważne. No i mówię jej, żeby mnie ładnie obcięła i wiesz co mi zrobiła? Zrobiła mi łysego. I dzwonimy do ostatniej osoby. Dobrze. No, może Julka odbierze. Jak Julka nie odbierze, się wkurzę. Serio, ja się wkurzę. Ostro się wkurzę. No i zajęty użytkownik pewnie gada ze swoimi koleżankami. Chyba to jest Zuzia. Zaraz się okaże, moi drodzy. Zaraz się okaże. Napisała, co ja robię ze swoim życiem i nadała mi swój numer. No to ja zapytam, co ona robi ze swoim życiem. Dobra, co robisz ze swoim życiem? O Jezu, nie wierzę. O! Ja też nie. Napisałeś, co robisz, co ja robię ze swoim życiem. To powinnaś mi teraz odpowiedzieć na moje niesamowite pytanie. W ogóle, czekaj, czy dobrze zapamiętałem? Jesteś Julka? Paulina. Paulina. No nie wiem, mógłbym ci opowiedzieć moją historię o fryzjerze, ale już dzisiaj mówiłem innym osobom też. Sobie obejrzeć w odcinku potem. Także... No ja nie wiem jeszcze, co bym chciał ci powiedzieć. W sumie, czekaj, bo rozmawiałem z pewną widzką, nie pamiętam, że teraz miała na imię, rozmawiałem z Jasiem, to teraz obaj mówili żarty. To teraz ty też możesz powiedzieć jakiś żart. Dlaczego blondynka je ziemię? Je ziemię, no, czemu? Bo grunt to zdrowie. Także spoko, dzięki wielkie, że odebrałaś. Ja lecę już kończyć odcinek i w ogóle, albo może, ej, co byś powiedział, no to jak takiego deala, zakończymy odcinek razem. Spoko. Dobra, to teraz krzyknij do telefonu, to na tyle z dzisiejszego filmu, a ja będę dalej kończył, dajesz. To na tyle z dzisiejszego filmu. Ale zarobiście, podoba mi się. Dobra, to teraz powiedziałeś to na tyle z dzisiejszego filmu, to teraz powiesz, mam nadzieję, że wam się podobało, dajesz, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę. I co jeszcze? Subskrybujcie kanał. No o to chodziło, bardzo ładnie, ale rozumna widzka. To ja powiem, że możecie wbić na... Facebooka, Instagrama i tak dalej. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Razem z Pauliną kończymy dzisiejszy filmik. To na tyle, trzymajcie się, pa, pa, pożegnaj się ładnie. Na razie. Siema.